Już wiadomo, że składowisko, na które zwieziono tysiące ton śmieci w Sarbii, to jedno z miejsc działania zorganizowanej grupy przestępczej. Prokurator rejonowy z Trzcianki, który w marcu tego roku zamknął miejsce składowania odpadów, przekazał dokumentację do prokuratury okręgowej w Tarnowie, która prowadzi ogólnopolskie śledztwo w związku z nielegalnym transportowaniem i składowaniem odpadów. Grupa ta miała na celu popełnianie przestępstw polegających na transportowaniu i składowaniu wbrew przepisom odpadów w taki sposób, że zagrażało to zdrowiu wielu osób. Do chwili obecnej zarzuty w śledztwie prowadzonym w prokuraturze tarnowskiej przedstawiono 6 osobom. Śledztwo prowadzone jest przy udziale Centralnego Biura Śledczego Policji. Prokurator okręgowy w Tarnowie nie wyklucza dalszych zatrzymań, gdyż sprawa jest rozwojowa i zawiera wiele wątków. Jednym z nich jest fakt, że część odpadów, jakie znajdują się na zamkniętych przez prokuratury w całym kraju składowiskach, są zwiezione z zagranicy. Ma to na celu zobligować stronę niemiecką do zabrania z Polski nielegalnych odpadów, przywiezionych z zagranicy i ich utylizację. W związku z tym, że tutaj zachodzi bardzo wysokie prawdopodobieństwo nielegalnego przemieszczania transgranicznego odpadów, skierowaliśmy sprawę do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który w chwili obecnej podjął już działania w stosunku do strony niemieckiej. Kontrola RIOŚ w Pile ustaliła, że miejsce składowania odpadów w Sarbii nie spełnia wszystkich wymogów zezwolenia wydanego przez starostę czarnkowsko-trzcianeckiego, a bezpośrednie skutki tych zaniedbań są już dosłownie odczuwalne. Ciągle tutaj śmierdzi, za chwilę pojawią się, much jest pełno, tak jak wspomniała moja przedmówczyni. Za chwilę mogą się pojawić szczury, to znaczy podejrzewam, że na pewno, bo idealne warunki będą tam dla rozmnażania tych szczurów. Mieszkańcy nie obawiają się już tylko o wodę czy glebę w swoim otoczeniu. W ostatnich dniach przy silnym nasłonecznieniu zbadano, że w środku balotów z odpadami temperatura może dochodzić nawet do 80 stopni Celsjusza, a do dziś teren nie został także zabezpieczony. Tu dookoła, tam z tamtej strony, nie ma opłotowania. Przyjeżdżają ludzie, robią sobie zdjęcia, traktują to jako atrakcję turystyczną. Nie wiem, co się stanie, a jeżeli nastąpi samozapłon, co wtedy? A jeżeli ktoś podpali, co wtedy? Mieszkańcy z niecierpliwością czekają, aż tony śmieci z ich wsi znikną na zawsze i zadają sobie pytanie, czy musiało do tego dojść. 7 maja tego roku starosta czarnkowsko-trzcianecki wydał decyzję, na mocy której zostało cofnięte bez odszkodowania zezwolenie na zbieranie odpadów w Sarbii. Okazuje się, że jeśli poznański przedsiębiorca nie podejmie się usunięcia odpadów, to teren oczyścić będzie musiała gmina i powiat, a koszty tych czynności spadną na właściciela terenu, na którym powstało składowisko. Obecnie na biurko starosty trafiły już 3 kolejne wnioski o pozwolenie na działalność związaną z odpadami. Władze powiatu nie podjęły jeszcze decyzji.